Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam i pozdrawiam z tego samego kościoła sprzed tygodnia, z Kościoła Bożego Ciała. Przy okazji też jeszcze raz pozdrawiam ojców franciszkanów i całą wspólnotę parafialną parafii Bożego Ciała. Kochani drodzy telewidzowie, drodzy Państwo, to już ostatnie dni tego świętego czasu, któremu na imię Wielki Post. Ten Wielki Post dobiega końca, został jeszcze tylko tydzień i ten tydzień, proszę zauważyć, ma swoją nazwę. O ile cały post był Wielkim Postem, o tyle ten właśnie nowy tydzień, który rozpoczynamy dzisiejszą niedzielą, szóstą niedzielą wielkopostną, nazywa się Wielkim Tygodniem. Zobaczmy, na Wielki Post nakłada się Wielki Tydzień, a to, co będzie się działo w Wielkim Tygodniu, jest jeszcze o wiele większe od całego Wielkiego Postu. Dlaczego? O tym za chwilę będę Państwu mówił. Kochani, dzisiejsza niedziela to jest tak zwana też niedziela palmowa, czyli niedziela męki pańskiej, czyli uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Dzisiaj przychodzimy do kościoła z palmami, czy te palmy są święcone. Dzisiaj wołamy do Chrystusa, pozdrawiając Go Hosanna, synowi Dawidowemu, na wzór tych małych czy młodych chłopców, którzy Go w ten sposób witali, gdy On wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, rzucali pod Jego nogi gałązki oliwne i właśnie ten śpiew Hosanna, synowi Dawidowemu. Jesteśmy za tym, żeby ta hosanna, czyli chwała, była pełną chwałą. Chwałą nie tylko w sensie takim teoretycznym, w sensie takim wirtualnym, ale żeby to była chwała oddawana naszym życiem, żebyśmy swoim życiem, swoim postępowaniem, swoim zachowaniem, swoją, proszę Państwa, odpowiedzialnością, żebyśmy chwalili Jezusa i żebyśmy wołali do Niego: niech żyje Jezus w sercu moim, niech żyje Jezus w życiu moim, niech żyje Jezus w środowisku moim, niech żyje Jezus, ten, który jest moim Zbawcą, ten, który jest moim Panem, który jest moim bratem, ale przede wszystkim moim wiecznym przeznaczeniem. Kochani, właśnie Wielki Tydzień, to każdy dzień w takim tygodniu jest wielkim dniem. I tak będzie Wielki Poniedziałek, potem Wielki Wtorek, potem Wielka Środa, potem Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, ale te trzy ostatnie dni, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, są dniami szczególnymi. One określane są jako Tryduum Paschalne. Każdy dzień ma swoją bardzo ważną treść, bardzo ważne ma przesłanie i bardzo też takie ważne przekazanie. I tak, jeżeli chodzi o Wielki Czwartek, kochani, jak wiemy, jest to dzień, kiedy Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy ustanowił sakrament kapłaństwa i sakrament Eucharystii, dlatego też Wielki Czwartek. Dziękujemy za kapłanów, dziękujemy za kapłaństwo i modlimy się o to, żeby kapłani, współcześni kapłani, a więc my, słudzy Pana, wasi słudzy, żebyśmy byli oddani, żebyśmy byli wierni, żebyśmy byli nieskazitelni, żebyśmy nie byli powodem zgorszenia, żebyśmy nie byli powodem różnego rodzaju plotek, niedomówień, żeby nasze życie było życiem odpowiedzialnym, jeszcze raz podkreślam, odpowiedzialnym. Oczywiście, jak wiemy, różnie się w tym temacie dzieje, szczególnie teraz, ostatnie czasy, ostatnie lata, czy ostatnie miesiące. Bardzo wiele słyszymy negatywnego na temat księży, na temat naszych współbraci. Módlmy się za nich, módlmy się za nich, kochani, jest naprawdę, to jest, mówiąc językiem poety, ból w ból, ale cóż, jak to kiedyś powiedział biskup Sasinowski, biskup Łomżyński, oczywiście świętej od wielu dziesiątków lat pamięci, mówił tak: różnych to Pan Bóg ma domowników pod swoim dachem. Tak, kochani, różnych ma Pan Bóg domowników pod swoim dachem. No, ale wracamy do Wielkiego Czwartku. Dzień też ustanowienia Eucharystii, czyli Komunii Świętej, dlatego też dziękujemy w tym dniu za Komunię Świętą, dziękujemy w tym dniu za Mszę Świętą, dziękujemy za ten pokarm dla naszej duszy, za ten pokarm, który stąpił z nieba, dziękujemy za te słowa, które wypowiedział Chrystus podczas ostatniej wieczerzy: bierzcie i jedzcie, to jest bowiem ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest bowiem krew moja. Te właśnie słowa spowodowały, że mamy Eucharystię, że mamy Komunię Świętą, że mamy Najświętszy Sakrament, że mamy tabernakulum, że mamy w tym tabernakulum więźnia miłości. I to jest właśnie Wielki Czwartek. Jeżeli chodzi o następny dzień Tryduum, to jest Wielki Piątek. Kochani, jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie ma w Kościele mszy świętej. Nie ma żadnej Eucharystii, jest tylko nabożeństwo żałobne z racji śmierci Pana Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że w tym dniu, czyli Wielki Piątek, Pan Jezus w sposób krwawy złożył ofiarę na krzyżu za nasze zbawienie, za nasze grzechy, za grzechy całego świata. Jest to tylko i wyłącznie dzień, kiedy
modlimy się do Chrystusa Cierpiącego, kiedy adorujemy krzyż i kiedy przychodzimy na wieczorem na nabożeństwo żałobne, z racji oczywiście śmierci Pana Jezusa. Pamiętajmy też, że to jest dzień ścisłego postu, w takim dniu, podobnie jak w środę popielcową, jemy tylko raz do syta, ewentualnie pozostajemy o chlebie i o wodzie. Warto, kochani, zaryzykować i właśnie ofiarować tego rodzaju umartwienie, jeżeli chodzi o nasze żołądki, o nasze ciała, ofiarować Chrystusowi Cierpiącemu, ale także ofiarować o to, żeby ta pandemia, która nas tak coraz bardziej mocno atakuje, żeby została zaprzepaszczona, żeby tego rodzaju zaraza została pokonana dzięki naszej roztropności, dzięki naszemu przestrzeganiu tego wszystkiego, co nazywa się obostrzeniem, ale też dzięki naszym modlitwom i dzięki też obecności Chrystusa, który jest uzdrowieniem i naszej duszy, i naszego ciała. To właśnie jest Wielki Piątek. No i oczywiście Wielka Sobota, to jest tak zwana cisza grobowa. W tym dniu zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie jest to dzień, kiedy święcimy pokarmy mięsne, kiedy święcimy jajka jako znak nowego życia. I oczywiście jest to dzień, który kończy się już tym radosnym akcentem o zwycięstwie Chrystusa, radosnym akcentem, radosnym też nabożeństwem, kiedy tu już śpiewamy Alleluja, Jezus żyje. Kochani, życzę Państwu, życzę sobie, życzę wszystkim, którzy przeżywają ten czas i pandemiczny, i ten czas wielkopostny, i ten tydzień wielkopostny, i ten tydzień wielki, żeby to był czas, który przyniesie nam jak najwięcej pożytku duchowego, żebyśmy popatrzyli w swoje serca, żebyśmy popatrzyli na swoje życie, żebyśmy, wciąż to podkreślam, zrobili taki remanent, taki rachunek sumienia, który pozwoli nam na to, że będziemy ludźmi lepszymi, że nasze życie będzie bardziej przejrzyste, że nasze życie będzie bardziej Boże, że nasze życie po prostu będzie życiem, które będzie podobało się nie tylko nam, ale które będzie przede wszystkim podobało się Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, naszemu Zbawicielowi. Pozdrawiam bardzo serdecznie i wszystkiego najlepszego na te właśnie dni, które zakończą czas Wielkiego Postu. Niech Chrystus cierpiący na krzyżu przyniesie nam zbawienie. To zbawienie, na które czekamy, to zbawienie, które zawisło na krzyżu jako zbawienie świata, jako zbawienie nasze. Niechaj to zbawienie w swoim czasie, jak już mówiłem, stanie się naszym udziałem. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam, wszystkiego najlepszego na te dni Wielkiego Postu i dni Wielkiego Tygodnia. Zostańcie z Bogiem.